Hej, cześć, witajcie moi drodzy. Oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic 3 i dzisiaj, teraz idę z Ronarem, wiecie, jeszcze raz do tego samego miejsca, co byliśmy wcześniej. Ponieważ miałem iść wcześniej. Czy co, iść najpierw te lodowe wilki, co nie, ale pomyślałem sobie, że ten Ronar może zginąć, nie wiadomo jak, później. Byłaby lipa, co nie. I pomyślałem sobie najpierw, że zaatakuje całą drogę przed nami, żeby nic się nie przytrafiło, co nie, bo on tędy będzie szedł. Czekajcie, jak my będziemy szli w ogóle, bo ja już w tej chwili nie pamiętam, szczerze mówiąc. Czekajcie, gdzie on w ogóle stoi, ten Ronar? On tam daleko jest? Dobra. Kurde, blisko rozprowacza jest. A, shit. Trochę lipa, co nie? Powiem wam szczerze. On za... Tu jeszcze rozprowadził. Dobra, to słaby jest. Dobra. Kurde, frajer. Jezu, jak ja go nie cierpię, powiem wam. Tu są te lodowe wilki, właśnie. Stój, ziomu. Ja pierdzielę, bez kitów. No nie wierzę. Dobra. Tego nie zużywam, tych szynki, bo to będzie dla tych wiecie, tych ludzi. Dobrze. Dobrze jest. Żadna strata. Ile ci odjęli, Ronar? Nic! Nic a nic? Wiecie, on jest kurde słaby, nie bardzo. Ten Ronar niestety. Dobra. Tu jeszcze jeden wilk, który dostał. Bardzo dobrze. No, tu mamy plan młota. Dobra, chodź, prowadź mnie do tej swojej chałupki. Ona jest tutaj już? Bohaty bizon. Gdzie ty mnie prowadzisz, ty? Wiedziałem, że to nie tutaj. Ty mnie prowadziłeś nie wiadomo gdzie, co nie? Widać nawet było. O nie, rozprowadzę jeszcze, kurde, po drodze, ja cię kręcę. Oh, fuck. Tych bestii jest więcej, okazałeś. No stój tu, śmieciu. Dobra. Dobra. Chodźcie tu, goblinki. A to tu! Jeszcze tu ktoś jest? Ale chciałam, widzieliście, kurde. Gdzie? Żadna strefa. Ta, ale ci odjęli w piruny, frajerze, ty głupi. Nie lubię go, powiem wam szczerze. Nie lubię dziada. Serio. On jest słaby jak, kurde, jak nie wiem co. Serio, kurde. Jak można z nim chodzić w ogóle na polowania, co nie? Ja cię pierdzielę. Tak jak gościa mieć, kurde, w jakiejś drużynie, co nie, na przykład. Co nie? Na przykład. Taki dajmy przykład, co nie, na przykład. No. A dobra, okej. Okay. Nie gadajmy już o tym debilu. Bo nie tak słaby jest, jak nie wiem co. No, najlepsze miejsce do łowów znajduje się na północ. Możesz się kupię. Co teraz? Na razie. Aha, to sobie sieć, śmieciu. Dobra, co my tu sprzedacie mu? To podsprzedajemy mu? A podsprzedajemy mu tu trochę tego, tych kosturów. Ojoj, nie. To za drogie. Cholercia, jasne. Nie. Bo ty masz tylko, aha, już za dużo, dobra. Tak, tak, dobra. Mam już, no tyle i tyle, hehe, fajnie. Nie ma żadnego kufra? Nie ma, dobra. Czekajcie, a, przespać się, dobra, możemy się przespać, która godzina w ogóle jest? 13:18 w grze, dobra. Może być, bo i tak musimy się przeteleportować do klanu Wilka, tak, teraz, bo... Czekajcie, zaraz, tak jest, dobra. To teleportujemy się do klanu Wilka. I robimy misję, co nie, i skończyłem może już ten klan Wilka i pójdziemy do klanu Ognia, ale... Zobaczymy jeszcze jak to będzie, wiecie?
Na razie tylko idziemy dać im szynki tej. Tym drwalom, co tam widzieliście na dole, tam wiecie. Tam gdzie były te szablozęby atakowane przez nich i przeze mnie oczywiście, co nie? Bo sami by nie dali rady przecież. A musi ktoś pomóc, co nie? Na przykład, no każdemu przecież będzie to pomocna dłoń, co nie? Tak samo jak Geralt, wiecie. To są takie dwie same gry, tylko Gothic jest po pierwsze lepszy, co nie? Znaczy ja wiem, czy lepszy. Znaczy może nie jest lepszy, ale według... wiecie, według mnie to jest lepsze bronie, wiecie, bronie są lepsze w... Znaczy ja wiem, czy lepsze są, ale są łatwiejsze, powiem wam, potwory, co nie? Znaczy... Łatwiejsze są potwory niektóre, co nie? Ale w Wiedźminie, powiem wam, w Wiedźminie jest lepszy atak, w ogóle, atak... atakowanie, co jest lepsze, powiem wam szczerze, bo tam można też używać kuszy na przykład, broni, a tutaj tylko, wiecie, używa się tylko jednej broni, co nie, nie wiadomo po co. Ale dobra, okej, pogadajmy z nim. Runda. Już najwyższy. Nie dziwię. Najlepiej oddaj resztę bez... Okej, dobra. Jasne. Jasne, nakładaj. Niemożliwe, szynka. Myślałem, że niemożliwe, szynka? Run przesyła te... Tak. No proszę, jeszcze tutaj dwóch. Proszę. Czas najwyższy. Szynka. Co to? Jajco, kurde. Jajko, wiesz? Dzięki. Dzięki, wow. Klan Wilka plus 5. Wow, ile tej reputacji szybko mamy, co nie? Powiem wam. Szybko się nabija ta reputacja w ogóle w tym mieście. To w klanie Młota ile mamy? 67. Jeszcze jedno, czekajcie, dobrze sobie zobaczyłem tutaj. Larson z klanu Wilka, tylko nie wiem gdzie on jest w tej chwili, kurde, ten Larson, ajajajajajajaj. Nie fajnie to, nie? No bo nie wiem właśnie gdzie on jest. A zaraz się dowiemy, spokojnie, dowiemy się zaraz gdzie ten Larson przebywa w tej chwili w ogóle. Bo jak ktoś mówił tutaj chyba z tych ludzi, nie wiem który to, ale mówił, że Larsona nie ma tutaj, wiecie. On poszedł na polowanie, ale też chyba nie. Nie na polowanie, chyba... Nie. Nie na polowanie, tylko... Run, tutaj jest run, dobra. Nie, to nie tu. Czekajcie, tutaj jest. Właśnie. Nie ogarnąłem. Steki przekazałem, dobra. Dobra, okej. To są ostre bełty. Nie, bełtów nie chcę. Ale posprzedaję ci dwie bronie takie. Tak. Tak, sprzedamy mu, tak. Jeszcze raz, wow. Jeszcze to sprzedamy. Dobra. Okej. Ale kasy już mamy, co nie. Trzeba będzie coś kupić, co nie ciekawego, ale zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Okej. Siła mamy 169, prawie lepiej, co nie? Tego się nie da nałożyć, szkoda trochę. Czekajcie, jakie to jeszcze misje mieliśmy? A właśnie. Teraz sobie przypomniałem, że mamy jeszcze... Aha! Poszukiwanie złodzieja, to ja wiem, gdzie ten człowiek był. Wiecie, wiem. Chyba widzieliście, co nie, jak atakowałem tych orków na moście, co nie? Tych... Jak szliśmy na polowanie, znaczy no w ogóle na polowanie można powiedzieć też, ale też w podróż z tym, z jakoś nazywał, Boże, zapomniałem już, z Ronarem, o Ronar, tak samo jak był w tym, ostatnio zakończyłem też Harry'ego Pottera, co nie czytać, szybko się czyta Harry'ego Pottera, wiecie, w ogóle ta książka jest wciągająca, jak nie wiem co. Zakończyłem właśnie ostatnio też czytać Harry'ego Pottera i tam był też ten... czekajcie, to były te... Jeju, oni mają swoją nazwę, te... Zakała tam był, Ronar właśnie i jeszcze ktoś tam był z tych... Kurde, jak one się nazywają? Boże, zapomniałem, powiem wam. Czytałem książkę, a zapomniałem. Powiem wam, że ja wiele słów zapominam. Takich jak czy w Harry Potterze tylko, co nie wyjątkowo.
Czekajcie, on był chyba tutaj gdzieś, to nie, jak pamiętam dobrze. Tak jest. Mamy go. Mamy dziada. Dobra. Się ukrywa w pioruny. Skurczybyk. Dobre jest to, nie? Jezu, serio. Nie wiem, zabić go? Czy nie zabijać go? Nie wiem. Powiem wam szczerze. Tam nikogo nie ma już, to nie? Tak za bardzo. Dobra, tam nikogo nie ma. Trzeba będzie jeszcze poszukać tego Larsona, wiecie? Tylko gdzie on mógł wyruszyć w pioruny? Ten nasz kolega, znaczy znajomy z składu Wilka, co nie? No, wstawaj, wstawaj, ziomuś. Bo ja tu nie mam czasu na... O, dwie szynki zostało. What the fuck, jakim cudem. No to pokaż, na co cię stać. Ale ty jesteś pierdolnięty jakiś, to nie? No łeb. Nie ma tu nic ciekawego. Jezu, serio, to nie ten gościu jakiś jest taki pyknięty. Serio, on znowu wrócił, a mowy to Xarda Siwo. Wiecie, wlazł do niego, tak jak na przykład był... A, właśnie. Przecież ta sytuacja, co nie jest w... jak się miejsce nazywało tam w Harry Potterze? Ten na trzecim zakazany korytarz, ale tam był ten puszek. Wiecie, ten trójgłowy pies, który bardzo fajny jest, serio. Zawalisty. Najpierw nowa przerwa. Dobra, idź sobie już. Dobra, to już zaatakowałem go, co nie? Dobra. To lecimy do klanu Wilka, co nie? Blisko jest, nie będę teleportował się, co nie? Nie wiadomo po co. Czekajcie. Nie, to jest tam... Nie, to trzeba tędy iść. Tylko kurde... Gdzie jest ten Larson? Larson, dobrze mówiłem? Dobrze chyba mówiłem, tak jest. Tam właśnie był ten Quill, co nie? I tam był, wiecie, rozwinął ten turban swój. A tam Harry zobaczył, wiecie, Voldemorta, kurde. Powiem wam, że ja tego jeszcze... Znaczy, powiem wam tak. Nie wiem, czy ja mówiłem coś o Harry Potterze kiedyś, w ogóle tutaj. Jak na przykład nagrywałem tele... No, wiecie, te materiały, co nie? Chyba nic nie zwraca... Znaczy, nie... nie poruszam takiego tematu jak Harry Potter, chyba nie. Nie pamiętam w tej chwili, powiem wam. Pamiętam tylko, że o tym... No właśnie, zawładnęło nim. No, zamienią się. Dargota, okej. Klan Ognia? Dobrze mówisz? Okej. Dobra. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Zabij białego rozprobacza. On jest daleko, na pewno, kurde. Wow. Przyjaciel wewnątrz klasztoru, zabij białego, upoluj jelenie na wyżynie, znaczy na wyżynie, tak? Okej. Czekajcie, tu koło młota był on? Czekajcie. Chyba tak. Dobra, czekajcie, czekajcie, tam opowiem, znaczy o tym Harry Potterze najpierw, co nie, że tam też zawładnęło, co nie, tym Quirrellem, tym profesorem, który był taki, co nie, jąkała, wiecie, na początku, pamiętam, jak ja to oglądałem, ten, znaczy ja obejrzałem jeszcze nie do końca, co nie, ten film, czy znaczy,
Znaczy obejrzałem już go, co nie, bo i tak będziecie ten materiał oglądać dopiero, no nie wiem kiedy. Ja nagrywam pod rząd, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, czy jakoś tak mówiłem chyba już. Ja nagrywam pod rząd, ale to będę opowiadał, co nie, o Harrym Potterze. Co ja wiem, co nie? Nie dużo wiem, ale coś tam wiem, co nie? I tam właśnie ten Quirrell tym jąkało jest, co nie? Powiem wam, że jego na początek, jak ja, znaczy na początku filmu, co nie, tego... Powiem wam, że on w ogóle mi się nie spodobał, ten gościu. On był taki... Widać było, że... Po co mu ten turban, no kurde. W ogóle już coś było z nim nie tak, co nie? Niestety, z tym gościem. No ile, najfajniejszy profesor to chyba jest ten, kurde, jak już nazywa z takim kręcącym ołokiem, co nie? Ma kręcące oko, znaczy on nie ma oka, tylko tam co, ma taką kulkę wsadzoną, nie wiem co to jest w ogóle, co nie? Nie wiem jak on się nazywa w tej chwili, on będzie występował bodajże w czwartej części tego, Harry'ego Pottera, ale nie jestem pewny w tej chwili też. Na 100% czy on będzie w tej części, czy nie będzie w tej części, bo w tej chwili nie jestem pewny. Ale chyba na 100%, nie, mówię, nie jestem pewny w tej chwili, co nie? Przecież. W której on części występuje. No, najfajniejszy to też jest ten, przecież. O, Larson, jesteś! Wow! Chodź tu! Jak mnie znalazłeś? Zdałem się na instynkt. Ach, tak. O właśnie. Ingvar kazał mi odnaleźć wszystkich wytapiaczy rudy i Naprawdę? Nie mam czasu niczego ci... Jakim cudem on tutaj jest w klanie Mota, jak on do klanu Wilka należy? A czego? Czystej rudy. Wiele nocy temu przyśniła mi się jaskini. Wyruszyłeś na poszukiwania z powodu jakie... A znasz inny dobry powód, żeby wyruszyć na wyprawę? Nie. To może... Nawet nie wiesz, dokąd zmierzam. To się nazywa... Dobrze, chodź. Dobra, okej, pójdę już. Tędy, może tam gdzie będzie ten? Czekajcie, to tu w ogóle jest? To miejsce? Nie, to nie jest to miejsce w ogóle chyba. A zaraz zobaczymy, gdzie on nas zaprowadzi, co nie przecież. Przecież nie będę żadna chama. Najfajniejsze to są, najfajniejsze osoby to są ten, Dumbledore. Hagrid, bym zapomniał przecież. Tu właśnie ten gajowy w Hogwarcie, który został wywalony, no, coś tam porobił, co nie? Zresztą chyba zrobił w szkole, co nie? Pamiętam dobrze. Dobrze. Dzięki. Dzięki, Larson. Ale tobie mało odejmują. No, to jest kurde wojownik, a nie tak jak tamten Ronar w Piruny. Nie, w ogóle Hagrid jest najfajniejszy, co nie? Najfajniejszy ze wszystkich tych gości występujących w ogóle w filmie i w... Tędy? Okej, okay, dobra. Czego ty idziesz przez góry? Pierwszy raz widzę, żeby ktoś kurde przez skały szedł, co nie? To jest, powiem wam, dziwne. Bardzo. Bardzo dziwne, co nie? Dobra, idziemy za nim jeszcze. O, jest tu. Przeszedłeś próbę. Wracaj do Ingvara i powiedz mu, że moim zdaniem będzie z ciebie doskonały wytapiacz. Dobra. Okej, okay, to... A, z tobą już nie mogę pogadać. Aha, zaryzykuj tylko... Aha, dobra. Dobra, to do Ingvara pójdziemy za chwilę. Sobie już. Dobrze, znalazłem tego Larsona, co nie, powiem wam. Tylko nawet nie wiedziałem, jakim cudem. A, nie, czekaj. A, dobra. Powiem mu. Bo miałem pójść, wiecie gdzie, do... Czekajcie, on był w klanie Młota ten? Czekajcie. To w klanie Wilka ten jest. No właśnie, poszukiwanie rudy. Miałem jeszcze pójść do tego, kurde. Tam zabić te wyżyny, boże, te jelenie na wyżynie. Ale to zaraz pójdziemy, najpierw powiem temu. Jak on się nazywa? Czekajcie, to tutaj w ogóle jest to miejsce, bo ja już zapominam jak zwykle, kurde. To miejsce, co nie? Tak, to wyjdzie tutaj, dobra. Teraz już wiem na 100%. Co nie? Tam dalej, dobra. Co ja miałem mówić jeszcze? Czekajcie, bo ja wspomniałem już. Czego chcesz? Ingvar, ej, dlaczego nie mogę z tobą pogadać? No bez kitu. Ej, no.
Aha, to jeszcze muszę do kogo iść? Dobra. Aha, do klana jeszcze muszę pójść, do klanu ognia, to daleko, co nie, bardzo. Niestety. To czekajcie, jeszcze zrobimy tutaj upolu jelenie na wyżynie, co nie? Tylko nie wiem, dlaczego to do klanu wilka w Pirun, a nie do... A nie do klanu młota. Przecież trochę dziwne, co nie, panie wam. Dobra, idziemy. Może nam się uda te zabić, te jelenie, co nie, na tej wyżynie, ale kto wie, zobaczymy. A jak się nie uda, to zrobię, znaczy zostawię te zadanie, co nie? Co ja miałem mówić? A, nie słuchajcie mnie, co mówiłem o tym Harrym Potterze, oglądałem tego, dobra? No to wiecie. No tak wyszło, co nie, że powiedziałem, że nie oglądałem już, co nie, do końca. No to i tak będziecie przecież oglądać dopiero później, co nie, te materiały przecież. Ale dobra, okej. Za szybko wleciałem z tym... właśnie z tym... z tą odpowiedzią, co nie? Moja wina, wybaczcie. Dobra, najpierw idziemy do tego Larsona. Znaczy, nie do Larsona, Boże, co ja gadam już. Jeju. Nie do Larsona, tylko do tego... czekajcie, którym to się szło? Tędy? Czy nie tędy? Czekajcie, bo ja już się pogubiłem. Czekajcie, to jest inna droga. Ej, bez kitu. Serio? To jest inna droga. Ew. Ej. What the fuck? To jest inna droga jakaś. A on nie był przypadkiem... Nie, jest tutaj. Oj, nie tędy droga, dobra. Ale dobra, trafiłem. Co nie? Bo to jakieś nowe potwory się pojawiły. A to tędy trzeba, Boże. Ajajaj, dobra. A zrobiłem sobie skróty, co nie? O, szaroskóry wrócił. Pięknie, fajnie. Czekajcie, ile on ma... Ale ma kasy! Bez kitu. Odsprzedaję mu te bronie. Po co mi te bronie? Co nie? Oj, nie! Po cholery ja to sprzedaję jemu, jak on i tak ma mało kasy w Pirun. Dobra, z tobą nie da się pogadać już. Szaroskóry. Gdzie są te jelenie? Tam są jeleń. Czy on zabity jest? Górski jeleń mam. Dobra. Kurde, spada. Nie spadaj. Ziomuś. Mówię, nie spadaj. Dobra. Dobra, wraca już tutaj. Stój! Śmieciu. No nie trafiłem. Dobra. Wow, ile tych jeleni tu? O ja pierdziele. O ja pierdziulu. Nie trafiłem. Oj, shit. Przestraszyłem dziada, co nie? Niestety. O, gobliny. O Jezu, jeszcze goblinów brakowało tu. No bez kitu. Oh my god! Tututun. Spadaj! Spadaj, paskudo! Kolejna bestia! Dobrze! Dobrze, szaroskóry! Bardzo dobrze! Czekajcie, zaraz wyzbieram te rzeczy wszystkie od tych goblinów i dalej idziemy. Tylko nie wiem, czy tam są jakieś jeszcze te... Czekajcie, tu chyba był zabity jeden goblin, co nie? Tak jest, dobra. Zardzewiały miecz, serio. Bez kitu. Jeju. O, tu górski jeleń jeszcze występuje. Kurde, ile tych dziadów tam, ja pierdzielę. Nie trafiłem, bez kitu. No, bez kitu nie trafiłem. Zaatakuję tych dziadów, bo już mnie wkurzają cały czas praktycznie, co nie? Który tu goblin jest?
ty dziadzie, ty pierdzielony. Dobra, pięknie. Dobra, udało się jakoś zabić, nie? Tych goblinków. Goblinki, goblinki do mamusi, chodźcie. Co nie? Pewnie. Dobra, górski jeleń jest, jeszcze tutaj dwóch. O kurde, dużo co nie? Powiem wam, jeszcze tych jeleni zostało do zabicia. Niestety. Dobra. Okej, okay, pięknie. Włochaty bizon, nie będę zaczepiał go nawet, bo nie ma mowy nawet. Nie, nie będę zaczepiał po pierwsze, bo one zaraz się będą wkurzać na mnie, jak ja to dobrze to wiem. Jak ja dobrze znam te bizony, co nie? Że będą zaatakować mnie niestety. Dobra, gdzie one kurde spadły te włochaty? Nie, nie włochaty bizon, tylko te mi chodzi. Mi chodzi o jelenie. Czy wszystkie jelenie wybite są, czy nie? Ja jeszcze nie wiem właśnie w tej chwili. Gdzie one spieprzyły znowu? Gobliny to nie, nie będę ich zaczepiał. No po co? No później będą się wkurzać na mnie, jak ja dobrze ich znam. Co nie? Dobra, no to zjemy już tę szynkę. Po co ona tu będzie leżeć? Co nie jest w tym wykwipunku moim znowu? Dobra, okej. Okay. Gdzie są te jelenie w kierunku? Gdzie one poszły? No bez kitu. Kurde, spadły wszystkie. Znaczy może poszły sobie gdzieś. Nie wiadomo gdzie. Może zaraz wrócę, ale wątpię, kurde. Nie chcę mi się tu czekać wieczność. Co nie? A może wybite są, ale wątpię. Wątpię, żeby wybite wszystkie były tutaj już. Nie, na pewno nie. Nie, 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 nie. Na pewno nie są wybite. Nie. A może gdzieś tutaj są. Ale nie, tu nikogo nie ma nawet. Co nie? No to koniec mapy jest praktycznie. Kurde, gdzie one mogły pójść sobie. Gdzie one mogły pójść sobie? No kurde. Kurde, się schowały. Skurczybyki jedne. Bez kitu. Gdzie one są? Te jelenie. Górskie jelenie chcę. Chcę zabić ich wszystkie. No bez kitu. Może gdzieś tu spadły? Nie wiem. Tu bizony są, to nie. Tutaj może gdzieś te jelenie są. Nie wiem, gdzie one w ogóle uciekły mi. Tutaj może są. Nie wiem. Kurde, bizony, jak ja się wystraszyłem. Serio, kurde. Kurde, nie wiem, gdzie są. Właśnie, będę musiał pamiętać, kurde, jak idzie się do tego Hansona. Trzeba pójść za tą krwią cieniostwora. Znaczy, no... No, za. Bo tam nie było, co nie, jak przedszedłem. Będę musiał pamiętać o drugi raz, nie? Na tą drogę do tego gościa. Kurde, gdzie są te bizony pindzielone? Szablo ząb, to nie. Czekajcie, goblin. Goblinski szaman znowu, bez kitu. Ja pierdzielę. Pam, pam, pa, pa, pam. No nie trafiłem. Dobrze. Chodźcie tu. Dobrze jest, bardzo dobrze. Dobre. Dobre, to było dobre, co nie? Zabił się, zabił swojego, dobre. Bardzo dobrze zrobiłeś. Bardzo dobrze. A jak? A tobie już podziękujemy, paskudo. Nie, moi drodzy, pewnie. Dobra, tu zniszczony dziadol. Tu też zniszczony będzie, a jak? Dobra. Tam jeszcze jakiś siedzi szablozęb. Kurde, szablozęby. Szablozęby tylko zostały do zabicia, co nie? Tu bizony. A gdzie są te kurde pierdzielone rozprowacze, to nie? Odejdź. Odejdź, głupi śmieć. Dobra. A może wiecie, co zrobić? Która godzina w ogóle jest w grze? 13. Kurde, gdzie mogą być te zafrajerowane głupie wilki? Te jelenie. One gdzieś spieprzyły i to nie przyjdą w ogóle. Może się przespać i one może tutaj będą. Ale wątpię, kurde, wątpię. Zaraz co zrobimy, wiecie? Może one zaraz wrócą. Ja tu nikogo nie widzę za bardzo, kurde, żeby one wróciły, co nie? Do tego miejsca w ogóle.
Bo oni się boją, kurde, jak zwykle w Piruny. Zrobię tak, wiecie. Bo tu się prześpię do następnego ranka i... pójdę z powrotem. O, tak będzie dobry pomysł może. Może będą tutaj, ale wątpię. Nie wiem, nie chcę obiecywać, ale może. Może będą te głupie... te głupie jelenie górskie, co nie? Przecież. No na razie tu nikogo nie widzę, co nie? Lipa, nie ma. Przepadły już. Kurde. Mogę mi zabić jakoś inaczej, co nie? Ej. Przepadły jak... o Jezu, jak kamień. Nie wiem jak to się mówi, chyba dobrze powiedziałem. Przepadły już. Kurde, a byłaby dobra misja, co nie? W ogóle do... dużo bym miał tego pewnie. A może tutaj gdzieś się schowały? Właśnie, tu jakieś jeszcze miejsce. Wow. Nic nie ma. Dobre miejsce jest na ten. Nie będę kończył już. Co nie? Ale zimno by było, co nie? Kurde, gdzie mogło być te głupie... Ajajaj. Przepadły już te... jak to... te jelenie, co nie? Kurde. A byłoby byłaby fajna misja, co nie? Bym miał na pewno dużo... znaczy, może bym miał dużo tego. A może gdzieś tutaj, co? Czekajcie, zaraz zabiję tych rozprowaczy. Dobrze. Chodź tu. Wow, jeszcze leci. Jeden leci. Dobrze. Tam nikogo już nie ma? Żeby nie było niespodzianek, że... co to robią gobliny znowu? What the fuck? A może one gdzieś tutaj są? Właśnie, to jest dobry pomysł, nie? Przecież... ktoś tu biegnie do mnie? Czy mi się wydawało? Nie. Myślałem, że ktoś biegnie tu do mnie, kurde, się przestraszyłem, już powiem wam. O ja pierdziele, lodowy wilk, bez kitu. Nie trafiłem frajera jednego, co nie? Co za frajer? O Jezu, nie trafiłem. Pam. Spadaj! Nie! Kurde! Nie! Gdzie ja wlazłem? O! Górskie jelenie! Kurde! Fuck! Gdzie ja wlazłem? Bez kitu. O, jak pięknie! No nie! Dedaj, dziadzie głupi! No dziad! Co za dziad? Dobrze. Ale gdzie jest kolejny jeszcze ten? Kurde, włochate bizony, lodowy wilk, spadam stąd. Spadać trzeba stąd, kurde mole. Uciekł jeszcze jeden, kurde, ten, górski jeleń. Co nie? Szablozom, to nie. Czekajcie, ja sobie tu skoczę na górę. Jeszcze jeden... górski jeleń spieprzył gdzieś. Mam nadzieję, że to te są te, jak to... te... jelenie, co nie? Bo to mogą być jeszcze inne jelenie przecież, co nie? Przecież. Mam nadzieję, że to są. Te, co nie? Dobra, tam są szablozęby. Bohaty bizon. Kurde. Czekajcie, się teleportuję jeszcze raz do tego, do... klanu młota. Właśnie. Bo mi się nie chce wracać, co nie, do góry znowu, bo tam przez te wilki w piruny, o Jezu. Spadłem, co nie? Na ten, do tego dołu. Dobrze, że się nie zabiłem, co nie? Dobrze, że mam ten, zdolność się nazywa, akrobatyka właśnie. Żartujesz sobie? Akrobatyka właśnie, co nie? Dobrze, że mam coś takiego, jak takie coś. Nie mogę skakać nawet z dużej wysokości, co nie? Czy bym skoczył nawet jakbym był na przykład w jakimś mieście, co nie, na przykład. To bym nawet skoczył z, nie wiem, z apartamentu, który ma, nie z 20 piętr, może z 30, kurde, i by może przeżył bezi. Ale wątpię, kto by... nie, wątpię. O, jeleń, co tu robi jeleń zabity przede mnie. Bohate bizony, to zostawię się w tym spokoju, co nie. Po co ich będę atakował, co nie? Przecież zostawię sobie je świętym spokoju. Dobra, rozpruwacz był tam dalej, co nie, jak dobrze wiem.
Tak jest, dobra. Puchate bizony mi nic zrobią przecież. Kurde, tylko... Gdzie mogę... Myślałem, że ten kurde rozpruwacz nie żyje. Jezusie. Ale się dziugiem powiem wam szczerze teraz. Dobra, może już wróciły te wilki, ale... Znaczy fuj, jelenie górskie, nie wilki. Co ja gadam już tutaj, jakieś głupoty, co nie? Wilki górskie. No, wilki lodowe to są praktycznie górskie, co nie? Też. Dobra. Mam nadzieję, że wróciły, kurde. A jak nie wróciły, to nie wiem, co zrobię. Tym jeleniom głupim. Zabiję każdego po kolei, co nie? Bohaty bizon. Kurde, bizony tylko są tutaj. O Jezu, bez kitu. Kurde, nie wierzę, nie ma tych frajerów. No bez kitu. Bohaty bizon, to nie. Kurde. Nie cierpię tych... Bizony wszędzie, Boże. Czekajcie, zabiję tego szablozęba może. Jak mi się uda. Dobra, pięknie. Nie trafiłem. Nie! Bam! Bam! Dobrze. Dobrze zrobiłeś, Mezi. Dobrze, bo byś dostał, kurde, i byś dead. Ale tu mało mi odjął. Nie wiem, posłużyły miksturki nawet. Chodź tu szablozębie kolejny, frajerze. Dobrze. Dobrze. Tam, pam. Dobrze. Bardzo dobrze, szablozębie. Dostałeś ode mnie teraz, co nie? Wygrałeś Alona. Dobra, szablozęb kolejny, kurde mole. Ojeju, ale tych... Goblin. Czarny goblin. Dobra, słabe są. No nie trafiłem. Bez kitu. Nie! Nie ruszaj to myszko w pirunę. Pam, pa, pa, pam. Pa, pa, pam. Para, pa, pa, pam. Pa, pa. Pa, 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 pa. Gobliny mówią pa, pa. Co nie? A jak? Dziad jeszcze jeden został, widzę. Nie widzi mnie z tej odległości? Idiota, ja pierdzielę. Serio. Co nie? Czarny troll, bez kitu. Kurde, jakie tu fajne potwory są. O, jeleń. Ale to nie są te jelenie, po pierwsze. O, jeleń, kolejny. Nie, czarnego trolla nie będę atakował. Na razie sobie tu podbieram te rzeczy, jak mi się uda oczywiście przed tym trollem. Spadać. Kurde. Nie. Uciekać od trolla. Czekajcie, najpierw tego szablozęba. Gdzie ten szablozęb? Tam jest. Dam radę go zaatakować, czy nie dam rady? Dobrze. Kurde, fuck. Spadać, spadaj paskudo. Para pa 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 pam, para pam. Dobrze. Udało się, pięknie, bardzo dobrze, co nie? Bardzo dobrze. Czekajcie, grę zapiszę przede wszystkim, co nie? Kurde, gdzie są te jelenie, kurde? Gdzie one w ogóle poszły? Kurde, ja chcę, żeby one wróciły już tutaj. To nie na tę wyżynę. Kurde, a tak trzeba zabijać jeszcze, kurde, tego trolla. Żeby mieć jakiś chociaż, nie wiem, poziom, co nie, większy. I tak mamy już, który? 42 już? Wow. Szybko wbijamy, co nie? Powiem wam te poziomy. Czarny troll oberwał. Ale dobry jest, kubaniec. Czarny troll lepszy jest, co nie? Powiem wam szczerze. Tak mi się wydaje. Ta-ta-ta. Dobra, trzeba zaraz spadać. Spadaj, paskudo. Spadaj. Jeszcze raz oderwiesz. Spadaj, paskudo. Ale dobry są czarny troll, kurde, serio, przyznam, szczerze mówiąc. Dobry ten troll. Dobra, oberwał. Pam, 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 pam. Dobra, spadać. Dobra, już nie atakuję ciebie, już nie atakuję. Nie, kurde, nie.
stwór! O kurde, wow, ale odejmuje skurczy byk. Dobra. Uważaj, kurde, czarny troll póki. To kurde, atakuj go. A nie będziesz się opierdzielał. Dobrze. Już nie wstaniesz. Dobrze jest, bardzo dobrze. Dziękuję za pomoc. Dziękuję, podziękował. Dobra. Dobra, trzeba szukać tych jeleni, kurde, górskich. Gdzie one mogły pójść? No bez kitu. Kurde. No ludzie. No bez kitu. Gdzie one mogły pójść sobie, te jelenie? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Kurde, jak ja się boję go, kurde. Myślałem, że wilk atakuje mnie od razu, nie wiadomo za co. Nie? Kurde, się przestraszyłem. Tego odzywania się jego, co nie? Kurde, serio. Dobra. Ha. Gdzie są te jelenie, kurde? No ludzie, bez kitu. Czekajcie, odziął mi skubaniec, co nie? Tak jest, to sobie wezmę miksturkę odzdrawiającą i będzie wszystko w porządku. A jak? Dobra. A może one gdzieś są tutaj, wiecie? Te jelenie górskie, wochaty bizon, to nie? To mnie nie interesuje za bardzo, przecież. Co nie? Przecież. Kurde, gdzie one mogły być, te jelenie, no bez kitu. Tam co te wilki pindzielone, to na to mnie... Znaczy ja bym ich zaatakował, co nie, ale ja się ich boję po pierwsze. Olmodion, skubaniec. Pam pam pa pa pam. Pam param pa 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 pam. Dobrze, bardzo dobrze. Dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Jeszcze jeden jakiś wilk został tam? Czy tylko tyle było tych trzech? Coś mi tu nie pasuje. To mi jeszcze ktoś musi być. Na pewno. A może? A może tylko było trzech? Nie wiem, w tej chwili powiem wam. Dobra, a tu jeszcze jeden jakiś... A zabity już przeze mnie. Serio? No dobra. Zabity to zabity, co nie, to dobrze. O jelenie, ale to nie są te jelenie, kurde wolę. To nie są te jelenie w ogóle. Włochaty nosorożec. Nie. Mam mowy nawet ich atakowania. Czekajcie. Tam coś widziałem. To są chyba bizony te. To nie. Bizonów nie będę atakował, bo po co? To nie. Nosorożec, rozpruwacz. Rozpruwacz słaby jest, to nie przecież. Rozpruwacza co zabije w... Gdzie on był, kurde, ten rozpruwacz? Tu. Ale tam jeszcze chyba jeden był jakiś, co nie? Czy mi się wydawało? Chodź tu. Ale tu jakiś jeszcze rozpruwacz był. Czy mi się wydawało, kurde, w tej chwili? Bo nie jestem pewny w tej chwili, powiem wam szczerze. No dobra, tylko jeden był? Dobra, to dobrze, co nie? Czy nie dobrze? Dobra, tutaj jesteśmy. Czekajcie. A ma wyskoczyć. Kurde, gdzie one mogą być te jelenie w piruny pindzielone? Ja tu ponad pół godziny już ich szukam, co nie? Na pewno, jak nie więcej. Bohaty bizon. Jeleń. One tutaj mogą być, co nie? Przecież. Zaraz zobaczymy, bo one tutaj mogą chować się, co nie? Albo do tamtego miejsca pójść jeszcze raz, do tego tam skoczyłem wtedy, co nie? Jak pamiętacie? Niepotrzebnie. Co nie? Niepotrzebnie skoczyłem tam. Nie zabije się, spokojnie, nie zabije się. Może tam jeszcze jakieś latają, co nie? Jelenie. Ale kto wie, nie wiem, kurde. Ajajajajaj, tak to jest, jak się atakuje jeleni, a później uciekają, co nie? Od tego człowieka, co atakuje. Tak to jest, moi drodzy, niestety, czekajcie. Żeby się nie zabić, kurde, bo tu... Tak myślałem, dobra. Źle zrobiłem, wybaczcie. O Jezu, jeszcze kaszel. Kurde, gdzie one mogły być te jelenie? No bez kitu.
Bo tu chyba tylko jedna misja została, co nie? Czy jeszcze ten... A, jeszcze ten biały rozpruwacz. A gdzie ja tego rozpruwacza znajdę do pioruna jasnego? Nie wiem. Szczerze mówiąc. Cholera wie, gdzie ten rozpruwacz może być. W polu jelenie. Czekajcie, a ja ich zabiłem już? Czy jeszcze nie zabiłem ich? Czekajcie. Zaraz, jak to by to zrobić, żeby kurde nie... Nie spaść z tej góry znowu. Czekajcie, tam była ta górka taka, co nie, jak dobrze pamiętam, tak jest tutaj. Coś kurde drzewa tak ten przeszkadzają, co nie chyba. Na to wygląda, ale nie jestem pewny w tej chwili, powiem wam. Tu to na pewno nie będę skakał z tego, co nie. Nie, nie mam mowy nawet stąd. Czekajcie, stąd może jakoś dać radę. Nie wiem, czy tu będzie jakaś przepaść. Nie! O tak, o tak, o tak, o tak, o tak. Kurde, znowu dead. Bez kitu. Dobra, jeszcze raz. Czytujemy grę. Kurde, powiem wam, że masakra, co nie? Z tym skakaniem teraz jest. Kurde, trudno, co nie? Powiem wam szczerze teraz. Kurde, te górskie jelenie gdzieś spieprzyły i nie wiadomo gdzie są teraz, co nie? Kurde. A Jezu. Czekajcie, pójdziemy w stronę tam do tych nosorowców, wiecie? Bo nie wiem, czy ja tylko zabiłem tych... Gobliny zabite są? Aha, czarny troll nie jest zabity. Dobra, czarnego trolla mam w dupie tam. Idziemy dalej. Co nie? A te wilki zabite są już? Czy jeszcze nie zabite są? Czekajcie, zaraz zobaczę. Nie, są zabite. Dobra, waliście wilki. Czekajcie, tutaj. Właśnie, to tutaj trzeba iść. Kurde. Ja cię kręcę. A ja szedłem nie wiadomo gdzie, co nie? Czekajcie, gdzie ty? W tą stronę, co nie? Trzeba iść jakoś. To jakoś jak prowadzi, co nie? Szczerze mówiąc, co nie? Trochę. Może one gdzieś tutaj leży, kurde, jeszcze chodzą sobie te jelenie, bo tu jest zabity jeden. Jeden zabity, ale by było coś takiego jak misja wykonana, co nie? Przecież. A one gdzieś tu latają jeszcze, te głupie jelenie. Szablozą. Ile? Dwóch? Dwa. Kurde, masakra też. Powiem wam szczerze. Bo dwóch szablozowych nie będą tokało, co nie? Cieniostwór, to tam zawalić go. To jest ten czarny troll? Czy mi się wydawało? Czekajcie, to jest jakiś jeszcze inny troll, co nie? Kurde, nie skacz tam, proszę cię. Proszę cię, nie skacz tam. O kurde, proszę cię. Kurde. Masz już tego w ryja. Nie trafiłem, serio. Pam, pam, pa, pa, pam. No nie! Pam, dobrze. Dobra. Cieniostwór dobry jest. Jak się go dobrze nie zaatakuje strzało, co nie? A jak? Dobra, to szablu zęby trzeba załatwić, co nie? Dziady jedne z piruny. Dobra, pięknie. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie jest. Dobra, oj. Spadaj, spadaj ziomuś. Spadaj. Spadaj, spadaj, paskudo. I tak jesteś paskudo. Dobra, okej. Okay. Kurde. Gdzie mogłobyś te głupie jeszcze... Te głupie, głupie jelenie, co nie? Górskie. One gdzieś tu, kurde, sobie biegają, co nie? A kurde, bezie ich szuka, co nie? Jak głupi w pieruny. Bo to co tylko te bizony przecież. A może trzeba mu powiedzieć, właśnie. Też tak może być, co nie? A może one gdzieś tutaj, kurde, sobie latają, co nie? Te... Lodowy wilk to nie. Lodowy wilki z daleka omijam, bo na razie nie chcę ich atakować w ogóle. Kurde, gdzie one mogą być jeszcze? Ja cię kręcę. Bez kitu. Kurde. Tutaj ten przebywa tu. Ronar. Tu są gobliny nadal.
A żebym nie wiedział, że tu szaman kurde jest. Ja cię pierdzielę. Słaby jest to, nie. Pewnie. O kurde, nie. Nie, spadaj. Spadaj. Jelenie. O, mówię, to też są te jelenie. Kurde, jelenie, uważaj, w pieruny, frajerze. No nie, frajer. Głupi jeleń. A spadaj, jeleniu, głupi. Nie, może mam powiedzieć, może zabite wszystkie swoje... Nie wiem, kurde, powiem wam szczerze. Kurde, ja bym chciał misję wykonaną mieć, co nie? Przecież od razu. A nie, latać, kurde, za nimi, co nie? Ajaju, rozpruwacz. No, rozpruwacza nie będę zabijał na razie. No, czy go zabiję za... A może nie? Nie wiem. Kurde, najgorszy to jest ten biały rozpruwacz, co nie? Ta misja w pieruny. Serio. To jest najgłupsza misja, mi się wydaje. Tylko gdzie szuka się go rozpruwacza? Kurde. Powolona misja trochę. Dobra, może mu powiedzieć, że zabite jelenie? Nie wiem, kurde. Zaraz zobaczymy, co powie nam. Nic nie powie nam. Kurde. Ajeju. Gdzie ono mogło być? Bo ty ich nie widzę, co nie? Nawet. Po pierwsze, one gdzieś poszły, kurde, uciekły stąd. Bo się przestraszyły się mnie. Te jelenie, bo one tutaj powinny być przecież, te górskie jelenie. Tutaj też powinny przebywać, co nie? A ich tu nie ma w piruny, przepadły jak mak. Znaczy nie wiem, jak to się mówi. Kurde, cholera jasna, a mniejsza o to. Kurde, nie wiem, gdzie one są w ogóle. Ja czepię... Kurde, nie wiem. Kurde. Szukać wilku. Oj, tych jeleni to długo, co nie? Powiem wam, szukam już ich. Niestety. Włochaty bizon to nie. Bizony mi nic nie zrobią, kurde tam. Dobrze, moi drodzy. Widzimy się oczywiście w kolejnym materiale z Gothica 3. I cóż, cześć.